Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już, Jezus Maria, odcinku z gry Harry Potter i Insygnia Śmierci, część druga. Coś się tu przed chwilą stało. Mamy wejść z powrotem do Komnaty Tajemnic, jak pamiętacie. No, też nie sądziłem. O, co to mamy? Znaleziono nową postać, Albus Dumbledore. Fajnie, fajnie. No tu nie będzie pająków. Co tu mają robić pająki? Stary, to były węże. Pająki boją się węży, nie było tu ich. No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie, Jezu, co chwilę się coś załamuje. No atakują zamek, okej. Teraz gdzie mam iść? Którędy? Nie wiem gdzie mam iść. Tu jest jakieś rozwidlenia są. Ronaldzie Wesley, gdzie ty jesteś? No i kogo ja tu mogę spotkać? Taka prawda, dobra, tutaj nic nie ma. Jest tak ciemno, że tu nie widać, czy tu coś jest, czy nie. Tu jest przejście gdzieś dalej, nie ma tutaj żadnego, wiecie, ukrytego skarbu, tak jak przed chwilą znaleźliśmy znajdźkę. Niczego takiego tutaj nie ma. Dobra, idziemy Ron, idziemy, chodź, chodź, chodź. Nie upuszczę. No dobra, rozglądamy się na razie. Na lewo i prawo, wszędzie. Kto to kuźwa jest? No właśnie, co to jest? Wyjaśnij nam, Hermiono. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, co przed chwilą zobaczyliśmy. Jeszcze chcę się rozejrzeć tutaj. Ja coś czuję, że tu są wszędzie jakieś znajdźki. Że tu wszędzie możemy coś znaleźć. Nic tutaj nie ma? Serio? Takie miejsce, które do nikąd nie prowadzi i z nieba? Kurde, aż głupio. Miałem nadzieję, że coś znajdziemy. No ale dobra, przede wszystkim trzeba znaleźć na razie kieł, żeby móc zniszczyć tego Horcruxa. Ciekawe, czy będzie po nim taka sama fajna scena, jak była w filmie. Może będzie. Zobaczymy. Na razie chodzimy. Tej weftem trzeba znaleźć. Tak. Oj, Ron, cały ty, o Jezu. Ron! Nic mi nie jest! Dzięki! Lepiej uważaj. Te korytarze są naprawdę stare. Czemu liczy się życie Rona? Co tu się będzie działo? O Jezus, ale skąd tu się wzięły pająki? Niech mi to ktoś wyjaśni. Co? Że nie ma bazylii. Znaczy to był jeden wąż w sumie, no i co? Dlatego, że jego nie ma, to już teraz pająki. W sumie to jest nawet logiczne. Dobra, o tak się zacząłem mówić, jakie to jest głupie. Ale w sumie to jest nawet magiczne. Magiczne, kurde, logiczne. Dobra, gdzie mamy iść? Musimy uważać na tego Gaperona, bo on tutaj normalnie, wiecie, zaraz sam się pokaleczy. Dobra, gdzie mamy iść? Ej, to jest rzeczywiście logiczne. No, nie ma bazyliszka, bo to był jedyny wąż. Może było tu więcej, nie wiem, nie było o tym w książkach ani nigdzie. Użyj zaklęcia Protego. Co? Ojeju! Już, jeju, Ron! One ci krzywdzą. Już, spokojnie, uratujemy cię zaraz. Słyszę kolejne? Gdzieś je słyszę, ale nie widzę. Ronaldzie, gdzie mamy iść? Powiedz mi, mamy iść tam? Tu już byłem, tylko ty jeszcze nie zdążyłeś tutaj dojść. Co, Hermiona to otworzy? Czy nagle ty się nauczysz zaklęcia Alohomora? No co się dzieje? Otworzymy to? Typowe. Mhm. Ja otworzę. Okej, teraz ty znasz ten niesamowity czar. Co to jest? On użył, to jest to zaklęcie, które rozświetla pewnie. Dobra, otwierasz? Dobra, ty otwierasz, ale nas tu nikt nie atakuje, no to... Co ja? O! Już nas atakują. Brzydkie pająki. Dobra, wszystkie załatwione. Nie, zostawcie Rona. Zostawcie Rona. Już, Ron, przepraszam, że cię pogryzły po dupie. Ale nie dałem rady. Nie dałem rady ich przepędzić na czas. Dobra, spiesz się. Okej, udało się, bardzo fajnie. Idziemy dalej. No wreszcie. Tak, bardzo doskonale, Ronaldzie. No ja też tak myślałem. Im szybciej zdobędziemy kieł bazyliszka, tym lepiej. Tak, też uważam. Tak. Tak. No właśnie. O, mamy kolejną znajdźkę. Fajnie, udało się znaleźć. Znaleziono nowy utwór muzyczny. Wędrówka, część czwarta. Jak fajnie. Dobra, bije. Bardzo ładnie. Ron, gdzie ty jesteś? Biedny Ronald. O Jezu, one strzelają do mnie. Ej, zwykłe pająki, a strzelają? Kurde, dawaj. Hermiono. Dobra, niech to się uspokoi, przyceluj i go załap. O już. Ron, ja nie wiem, jakim cudem Hermiona może cię chcieć, skoro ty się zachowujesz jak typowa panienka. Naprawdę. To jest bardzo dobre pytanie. Hermiono, co ty w nim widzisz? Okej. Okay. Gdzie są? Tutaj.
Okej, okay, spokojnie, jeszcze gdzieś słyszałem, tak mi się wydawało, jakiegoś pająka, ale nie, nie widzę. Dobra, no to idziemy dalej w takim razie. Idziemy dalej. Już znalazłem. Boże, nie, naprawdę. Ta misja jest bardzo śmieszna, muszę wam powiedzieć. Wbrew pozorom, no Ron taka rzeczywiście panienka po prostu. Co tu się dzieje? Dobra, no to gdzie idziemy? Tędy. Nie no, rzeczywiście te kanały są strasznie rozbudowane. O, mamy kolejne. Co to jest? Jaka postać? McGonagall. Dobrze, fajnie. Coraz więcej odblokowujemy sobie przy okazji, wiecie, fajnie, nie? Fajnie jest sobie przy okazji troszeczkę sobie tego wszystkiego podblokować. Dobra, używam ekspulsa, nie widzisz? Cały czas. Cały czas, Ronaldzie. Tylko nie idź jak David, bo tracisz życie. A ja muszę, wiecie, no uważać potem na niego. O, tam jest. Ależ cwany. Dobra, słyszę, że się gdzieś pojawiają. Gdzie on jest? Ej, no nie widzę tego pająka. Tam ukrył ten swój odwłok. No wiemy. Dobra, chodźmy dalej. Na pewno zaraz natkniemy się na milion kolejnych pająków. O, już mamy. Fajnie. Leżysz. Ja mam takie wrażenie dziwne, że on nawet nie tyle co na Hermionie się skupiają, co po prostu jakby, nie wiem, czuły ten strach od Rona i chciały jego załatwić. Dobra, nie wiem gdzie iść, naprawdę. Zadanie nam mówi tylko, żeby zdobyć kieł. Tutaj mamy już jakiś kolejny włas. Prawdopodobnie to mam. Tu mam się udać, tylko zanim Ron tu przyjdzie, to troszeczkę minie. No chodź tutaj. O, teraz biegniesz. Bardzo dobrze. Zakładam, że znowu musisz to otwierać, tak? Rację mam? Dobra, gdzie są pająki? Zostań w Okej, okay, zostanę. Te drzwi trudniej otworzyć niż poprzednie. A czym one się różnią w tej tłumaczeniu? Nie wiem. Dobra, szukamy pajączków. No chodźcie, pajączki, chodźcie. Jak coś, to użyjemy protego i będziemy cię chronić, Ronaldzie. Mamy. Fuck! Co on robi? No, Ronald, to jest zaklęcie na pierwszym roku, które się poznaje. Ten pająk w ogóle zwariował, nie wiedział, co się dzieje. Ron, zrób to! To mogłoby mieć niezły podtekst. Wiecie, Ron, znaczy Hermiona mówiąc samo, Ron, zrób to w końcu, zrób to! Czy ja zawsze grając w Harry'ego Pottera muszę mieć podteksty? Nie wiem, w każdej części chyba miałem, ale jak widać, Harry Potter Insygnia Śmierci, część druga, też nie mogła się bez tego obyć. Dobra, czuję, że jeszcze jedna fala przybędzie. O, już chyba je słyszę. Owszem. Dobra, poradziłeś sobie. Ale ja sobie nie poradziłem. Boże! W ogóle sterowanie tutaj, strasznie mi się dziwnie steruje tą myszką. Dobra. Tam jest jeden! Gdzie? Jeszcze jakiś? Nie, już nie ma. Co panikujesz? Dobra, idziemy. Ja mam nadzieję, że jesteśmy już bardzo blisko tego całego kła bazyliszka. Nie tutaj. W takim razie tu mamy iść. A Ron jakoś się trzyma, jakoś jeszcze nie zginął. O, mamy kolejny jakiś może utwór czy coś. Co to jest? Znaleziono nowe wyzwanie. Jakie wyzwanie? Co mam? Fuck! Biją Rona. Nie zdążyłem przeczytać, skupiając się na tych pająkach. Dobra, Ron, idziemy dalej. Nie wiem, co to za wyzwanie, ale... Kończmy z tym, spoko. Ja się boję, że on tutaj może zginąć, czy coś w tym stylu, a to byłoby niemiłe, prawda, Ron? Chcesz jeszcze trochę pożyć? Przynajmniej chcesz wziąć udział w bitwie o Hogwart. Teraz gdzie ja mam tutaj iść? Ron, mógłbyś mną kierować, gdzieś powiedzieć, gdzie mamy iść, czyżby tędy? Chyba tak, chyba tędy. Ale naprawdę, tutaj zobaczcie te takie oczka pojawiające się, strasznie to wygląda. Dobra, gdzie mamy? Czy możemy iść dalej? Możemy, ale ja nawet... O, tam chyba mamy iść, tak? Tylko nie widzę żadnych pająków, a jak nie widzę pająków, to jest źle, bo one na pewno gdzieś się zaraz pojawią. Dobra, Ron, kolejna pewnie... No jakiś plan, no standardowy plan. Tylko pośpiesz się. Otwierasz? Ja zabijam. Czy to nie jest standardowy, najlepszy plan ever? Dobra. Nadciągają. O Jezu, nadciąga ich naprawdę sporo. Ej, kurde. No nie, zabiłem ich. One zdążyły zaatakować Rona, nie! Ron, trzymaj się. Trzymaj się, Ron. Nie. Jakim cudem ja nie mogę załatwić go? No i przegraliśmy, bo załatwił Rona. Ej, serio. No nie, znowu tutaj się pojawiamy. Jakim cudem ja nie byłem w stanie załatwić tych przeklętych pająków? Wyjaśnijcie mi to. A teraz mam przynajmniej więcej życia. No, chociaż życie mu się odnowiło, no ale... Kurde, no... To jest dziwne czasem. Nawalamy tym czarem, a to nie działa. Dobra, przejdźmy tam jak najszybciej. Nie no, to zawaliłem troszeczkę, że... jakoś w ogóle źle przycelowałem do nich. Idziemy, ja liczę, że to jest już ostatnie z możliwych przejść. Ron pewnie chodzi jakimiś, kurde, okrężnymi drogami.
Szkoda, że on powinien tutaj biec szybciej. No dawaj. O, teraz biegnie. Come on. Szybciej, Ron. Bo ci zjedzą pająki w tych ciemnościach. No, a my czekamy. No dawaj, otworzysz to. Już wiemy, skąd będą nadciągać pierwsze pająki. O Jezu, one już nadciągają. Ja je mogę tak z daleka bić. Jak one jeszcze się nie zdążą zbliżyć. Dobra nowina dla mnie. Czy tak to można robić? Mogłem się skapnąć na ten temat troszeczkę wcześniej. Dobra, załatw tego najbliżej. Teraz tego. Na szczęście zaczynają się przesuwać. Co się zaczynają przesuwać? Aha, drzwi. Spoko. No patrzcie, no i kurde, on tak ucieka, że nawet z tym autocelowaniem jest ciężko. Kolejne, poczekaj, Ronaldzie. Już. Ja chyba muszę najpierw je. No właśnie, jeszcze nie, tak jest. Co się drzesz, tak jest. No, teraz się pootwierały, no ale jeszcze muszę je załatwić. Muszę, bo nas na pewno zaatakują. Kurde, ten mnie od tej strony podszedł. Skubańce, mają pomysły, jak żyć. Dawaj Hermiona. Pięknie, doskonale. To idziemy, Ron, chodź. Chodź. One się zamykają, a w sumie one się zamykają teraz z nami, nie musiałem walczyć. Jak to się nie zamykają? O Jezus! Dobra, już wiem czemu się nie zamykają. Bo nadchodzi armia pająków. Dobra, dawaj. No bo Ron nie potrafi się bronić, naprawdę. Mnie tutaj jakiś bije. Dawaj. Szybkie pająki. O mój Boże, ile ich jest. Atakuje co tych. Nie, no chyba żartujemy. Dawaj. Ronald, czy ty możesz mi pomóc? Naprawdę, czy ja oczekuję aż tak wiele od niego? No patrzcie, no stoi jak ten symbol. O mój Boże. Jezu, jaki wielki pająk. No, teraz się zamknęły, ale widzieliście jaki wielki? Kurde, trzeba uważać. Niech tutaj się gdzieś robi punkt kontrolny, bo kolejny raz może nie być już tak kolorowo. Dobra, tam masz otwierać pewnie. Tutaj nic nie ma, idź, otwieraj. O, jesteśmy już w tej sali, doskonale. Świetnie. Dobrze ci, a to dlaczego? Możemy biec szybciej? Nie możemy. A, no tak, bo was tu nie było. Tak. No, mamy już tam. Serio, już zdążyły tak rozłożyć całkiem bazyliszkę, że same kości zostały. No w sumie od tamtego czasu minęło już 5 lat, więc... No rzeczywiście mogły już tutaj te wszystkie robactwa porozkładać to nieco. Ale fajnie. Krycie się za osłoną zwiększa szansę powodzenia. Spoko. Pokażcie mi lepiej cutscenkę. Co tu się będzie działo? Czy tutaj nagle wkroczy wielki pająk, który będzie chciał nas zagryźć? Hermiono! Zrób to! Zrób to, Hermiono! Użyj klawiszy ruchu, by biec. Okej, okay, dobra. No spoko, ja mogę używać sprinta, czy nie? Unikaj spadającego gruzu. No kurde. Nie, Hermiono, uważaj. O mój Boże, to nie jest wcale takie łatwe. Przypomina mi się teraz ucieczka przed trolem w pierwszej części Harry'ego Pottera. Czy to będzie tak, tak, raz w lewo, raz w prawo. Widzę, że na dnie. O kurde, teraz to w środek gdzieś wylądowało, okej. Okay. Dobra, trochę mi się przypomina, aczkolwiek tamta ucieczka przed trolem była naprawdę trudna, to na razie takie się nie wydaje. O, proste. Do środka! Wszyscy do środka! Nie mogę uwierzyć, że McGonagall chce, byśmy wysadzili drewniany most. Będę cię osłaniać z mostu, Simusie. Powodzenia. Bądź ostrożny, Simusie. Okej.
Tak więc co mamy robić tak właściwie? Znaczy mamy wysadzić most, okej, rozumiem wszystko. Ale w jaki sposób? Umieść 6 magicznych ładunków pod mostem. Okej, pod mostem, czyli mamy iść tędy, okej. Oh fuck you! Co tu się dzieje? Dobra, kryje się. Okej, dobra, to czekamy. Powiedz biegnij. Czekamy na to. Wiecie, no nie możemy pozwolić, żeby cała ta armia się tutaj prześlizgnęła. No, come on. Możesz mi jakąś osłonę zapewnić? No chciałbym już pobiec dalej. No nie, no nie wiem, czy ja mogę. Znaczy, czuję, że mogę, no ale nie powiedział mi biegnij. Dobra, pieprzyć go, nie będę czekał na jego biegnij. Dobra, stoimy za kolejną osłoną. Wiecie co, ja to szybko przebiegnę. O fuck, a może wcale nie jest to takie proste. Dobra, nie, ja się jednak powinienem słuchać naszego mądrego Neville'a, no ale on nic nie gadał. Za pierwszą osłonę idzie się szybko schować, ale dobra, będę wiedział na przyszłość, żeby jednak Neville'a się słuchać. Może i wielka gapa z niego jest, no ale słuchać się trzeba. Co zrobić? Dobra, dawaj. Dobrze. No, patrz, czy dasz im radę. Chowajmy się. Dobra, teraz czekamy, aż powie rzeczywiście biegnij. Wiecie, no lepiej uważać. O, biegnij. Okej, szybko. Szybko. Dobra, udało się. Co, już? Kurde, szybko. I co? Teraz czekamy. Będziemy już prawie pod mostem. Ale trzeba czekać. W ogóle jaką oni mają... No, ale gdzie teraz? A, teraz tutaj. Chowaj się. Doskonale, chłopie. Jeden już, jeszcze kilka. No jeszcze 5. No to co, chowamy się dalej. Nie mówisz mi nic, czy mam. O, zdobywasz zaklęcie Confringo. No jest na to, nie wiem w ogóle jak działa to zaklęcie. Dobra, biegnijmy. Aha, spoko, widzę. Dobra, będziemy. O kurde, co to za zaklęcie. Dobra, ale muszę używać tak. Kurde, czy to jest jakieś wielkie. Nie wiem jak to nazwać. Dobra, przywal, oh fuck. Ej, weź przyceluj w tego, co jest blisko. No kurwa, stary, w tego, co blisko jest, masz przycelować. To jest aż tak trudne do ogarnięcia. Dobra, to jest jakieś bardzo potężne zaklęcie. Tyle mogę stwierdzić. Dobra, użyj najpierw tego i teraz, o. Dobra. No, w tego wolę, co bliżej jest, żebyś przywalił. No dobra, przez przypadek chyba oboje dostali. Doskonale. No dobra, biegniemy dalej. O Jezu, ty żyjesz jednak dalej. Okej. No, dawaj. Kurwa, co za zaklęcie. To jest jakaś normalnie, jakbym z jakiejś armaty strzelał. No nie, tego chciałem przywalić. Dobra, na spokojnie. Dobra, leży. Dobra, ale padł już całkiem. Expelliarmus, jazda. Doskonale. Dobra, czy jeszcze ktoś jest? Kogo nie zdążyłem zauważyć? Tam z boku chyba nie było. Okej, pięknie, dostał. A więc możemy iść dalej. Biegnij, stary, biegnij. Tu nie mamy czasu za bardzo. Gdzie? Gdzie mam iść tak właściwie? Nie wiem, ale już pojawili się kolejni. Dobra, Expelliarmus. No i przywal. Not bad. Trzeba próbować tego zaklęcia. Schowałbyś się za tą osłoną, tak jak cię prosiłem. Dobra, o, ty jeszcze żyjesz. Okitoki. Dobra, gdzie ja mam lecieć? A, jeszcze. Dobra, pokaż mi tab. Co mi tab pokazuje? Nie wiem, co mi pokazuje tab, szczerze. Nie mają tarcze, ja nie wiem, co ja mam zrobić tak właściwie. Kurde. Neville, tarcza! No wiem, okej. No, no spoko, szkoła jest bezbronna, gorzej ze mną. Bo ja też jestem trochę bezbronny. No dobra, przywal z tego czaru w końcu. Kurde, schowaj się za zasłoną. Idioto, no nie mogę się tu schować. Okej, ja mam iść tam, w dół, okej. Bo nie ogarnąłem przez chwilę, w którą ja mam w stronę tak właściwie iść. A rzeczywiście przecież muszę iść cały czas pod most. Ale wiecie, no można czasem nie ogarnąć wszystkiego. O kurde. No przywal mu, no. Ile można czekać na rzucenie cholernego zaklęcia? Stary. Oni sobie tutaj z drętwotą niech jadą. Ja tutaj mam teraz potężniej. O kurwa, krucję. No z krucją to tak uważajcie. Dobra, dostał. Leży. Nie, leży, dobrze. Dobra, trzeba ich tak trochę poobezładniać, no ale wolałbym jednak załatwić gościa, który jest najbliżej. Dlaczego czasem wiecie, robi takie autocelowanie w tych, co są strasznie daleko? Dobra, no, a on dalej żyje, no. Dobra, weź tu użyj drętwoty. Drętwota jest dobra na bliskiej odległości i wystarcza. Nie muszę ciągle używać tego czaru. Nie mogę się skupić na jednym, dobra. To będzie już drugi nasz cel, który musimy po prostu podłożyć. Ten ładunek wybuchowy, dawaj.
Kurczę, podkładaj. Myślałem, że tego mi się nie uda podłożyć. No, ale udało się, jeszcze masz 4. To tylko tak. Dobry początek. No, dobry początek, a jakże. Dobra. Ja czekam, aż zaraz się pojawią przeciwnicy. Dobra, używam go cały czas. Dobra. Ostrożnie. Już myślałem, że się ktoś za moimi pleca. Kurde mać. Dobra, chowaj się dalej za kolejną osłoną. Dobra. Tam mamy przejść, szybko biegnij na sprincie. No nie. Dawaj, dobrze. Jak to w czasie odpierania ataku? Kurwa, co ja mam ich z tych z daleka niszczyć? No na to wygląda, że muszę tam z tamtymi sobie radzić, okej. Dobra, ktoś tam dostał. O, tu są blisko. No, kurde, dawaj drętwotem. Dobra, drętwota the best z bliskiej odległości. Dobra, nie. Z bliska trzeba drętwoty używać, dobra. Expelliarmus i drętwota. Doskonale. Nie, chyba tych z daleka nie musiałem bić, tylko... Jak to, dalej nie mogę? Co się dzieje? O nie, mogę już, okej. Następny podłożony! Genialnie, chłopie! Jak dobrze liczę, to jeszcze 3. Tak jest, 3 z 6. Dobra. Konfringo! O Jezu, jak go wyjebało gdzieś tam. Daleko. Dobra. O, aż fuck you. Zdążył uciec. Dobra, dzisiaj uda nam się, myślę, że oprócz właśnie tego kłapa z liszka jeszcze wysadzić ten drewniany most. Jasne, dobra, wyjdź, bo ja wiem, że cię nie walnę, jak stoisz w ten sposób, dobra. Teraz już się udało. Dawaj, nikt nie ocali się po prostu przed moimi atakami. Dobra, i teraz przywal. Ej, no, znowu dostał ten za nim, a nie ten. Nie ogarniam czasem tych czarów. Dobra. No, połóż ich. Kolejny konfirmo. Jezu, źle wymówiłem ten czar chyba. No, jejku, dajemy sobie radę bez tej bariery. Okej, rozumiem, że... Ojeju! A, bo teraz nam odblokowali przejście. Spoko. A oni są na dole, znaleźliśmy nową postać, Neville Longbottom, super. Doskonale, cieszymy się bardzo. Musicie mnie wspomagać troszeczkę, bo... Kurczę, wiecie, przyjaciele, Neville'u. Pomagaj. Dobra, przywal. Doskonale. Jest tam jeszcze ktoś za tą barierą? Tak, jest. Ale nie na długo. Doskonale. Idziemy co? A, kolejny z bliska. Spokoń. Podejdźcie sobie jeszcze bliżej. Ja też ich widzę, słuchaj. Bez twoich genialnych rad. Znowu nie ten, co chciałem przycelować, dostał. Dobra, schowaj się za zasłoną. Dobra, dostaniesz? Kurde, nie trafiłem. Szkoda. Nie mogę im pozwolić, żeby podeszli zbyt blisko. Okej. Kto tutaj Petrificusa Neville używa z góry, czy kto? No nie wiem. Okej. Ojeju. Muszę uważać, bo trochę mi tutaj pewnie życia zacznie ubywać. Dobra, to konfirmo jest dobre na taką odległość. Jednak, wiecie, no z drętwoty nie mogę korzystać z nie wiadomo jakich odległości. No, ale z tej już mogę. No, schowaj się. Czekamy aż... O! Wychyli. Pięknie. Dawaj kolejny. No nie! Kurde. Ilu? Idu jeszcze. Trochę ich położyłem już, no ale no widzicie, że po prostu ich się mnoży. Są jak cholerne króliki. O, Neville jednak to robi, bo to Neville użył, dobra. A, no tak, on używa co chwilę tego Petrificusa. Pamięta pewnie z pierwszej części, jak kiedyś zastosowano go przeciwko niemu. No, dało, ładnie. Poradziliśmy sobie. Ale idziemy dalej, dobra, weź na sprincie leć. Bo tutaj mam iść, rozumiem. No nie, no chyba dobrze idę. Muszę znowu teraz wejść jakby na tamtą, od drugiej strony tego mostu zapewne. Nic ci nie jest, Simusie? Nie, nic mi nie jest. Trzymam się. Wszystko gra, Neville! Tak jest. Cicho, coś się zrobiło, co? No tak, bo się coś szykują do ataku. No właśnie, coś knują. Boję się, co oni mogą tutaj wykombinować. Prawie koniec! No jeszcze tylko 2. O, chłopie, dobra robota. Tak jest. Tak dalej. Jasne, że dobra robota, wiem o tym. Teraz skąd ja tam mam iść, tak? Teraz... Z tamtej innej strony przybyłem, nie stąd. Jak to są za mną? Czy o których tych stronach mówisz? Za mną są? Nie. Są od tej strony. Dobra, leć tam po prostu. Teraz ja stąd nie przybyłem, tak? Nie, mam tutaj iść, okej. Dobra, i dawaj to. Nie ma to jak czar, który po prostu rozwali ich wszystkich. No dawaj. Pięknie. No i drętwota na szybciutko. Pięknie. No i dobra, to będzie już piąte. Piąte jest bardzo szybkie, widzę. Z czwartym, okej. Jak to nie mogę jeszcze umieścić? A, bo jeszcze żyją. Tu się pojawili. Dobra, czy tam jest jeszcze jeden.
Dobra. Dawaj go. To nie jest źle, no ale czemu znowu kolejni? Chyba oni się spodziewają, jakbym jeszcze tam stała. Ja ich trochę zaskoczyłem, że już jestem od tej strony. Wiecie, taki cwany ze mnie typ. Dobra, dawaj. Połóż go szybko, kurde, bo teraz znowu nie mam tej celności. Dobra, ten czar powinien wystarczyć. No i dobra, dawaj. Tak jest, nikt was tu nie chce. Podkładaj ładunek. Jak to, jeszcze nie mogę? No nie, no kto tam jest jeszcze, że nie mogę? A nie, teraz już mogę, okej. Tak, już niedaleko. Zaraz wysadzimy ten piękny most. Kiedyś sobie wszyscy po nim ładnie chodzili. Wiecie, kiedyś to było to piękne miejsce, gdzie każdy sobie mógł przechadzać się. A zaraz go nie będzie, no ale tak trzeba. Jeśli... No widzę już. O kurde, coś tam wysadziłem normalnie. O, nie tylko z góry. Są też tutaj. Dobra, ale pewnie będą na górze. Nie, są znowu tu. Dawaj, pod firmą. Nie, uchylił się przed nim. Dobra, leżysz. Not bad. O kurwa. Dobra, prawdziwi śmierciożercy. Dobra, użyj tutaj Expelliarmusa. Dawaj, konfirmo. Tak jest. Widzę, że mam taką nawet nie najgorszą taktykę na załatwienie tych przeciwników. Takie szybkie zmiany czarów, tak jakby. Dawaj. Dobra, przywal mu z czegoś potężnego. Jak ma już wylecieć, to naprawdę wysoko. Od tyłu nas nikt nie atakuje. No to co? Ostatni ładunek. Gotowe, Neville! Świetnie, Simus! Wiedziałem, że dasz radę! A, drobiazg! Błahostka! Uciekaj! Ja ich powstrzymam! Idę! Okej, okay, czyli teraz petryfiku... O kurde! Dobra, wow, mam w końcu petryfikusa. Nieźle. Tak, zajmuję się nimi, nie widzisz? Zobaczcie, to, że trzeba też czekać chwilę, zanim się tutaj użyje jakiegoś czaru. No ale petryfikus naprawdę się sprawdza, nie najgorzej. Dobra, dawaj, Simus nie może oberwać zbytnio. Już cię widzę, pięknie. Ty teraz, doskonale, mam świetną pozycję, taką wręcz snajperską bym powiedział. No nie, muszę chwilę odczekać, żeby właśnie to było takie dokładniejsze. Teraz już wiem mniej więcej, ile tutaj trzeba odczekać, żeby rzeczywiście te czary jakoś tak lepiej działały. Kurde, tylko że ich też mnóstwo jest. Dobra, dawaj. Dostał, nie dostał, nie wiem. Wydawało mi się, że dostał. Ładnie. Kurde, tutaj ci dwaj wyglądają tak samo wręcz. Prawie tacy sami. Obaj brzydcy. Leżysz, doskonale. Ten w ogóle jak leci. W śmiesznej pozycji leciał. No nie, czekajmy dłużej. Simus mało co tam oberwał, no tylko że on powinien uciekać chyba, a nie stać w miejscu. Aj, dobrze. No i co, kolejni? Kolejni. A jakże. No ale mamy ładną celność, muszę przyznać. No prawie ładną celność. Nie zawsze, no ale czasami jest nie najgorsza. Dobra, tych z bliska trzeba, bo oni tutaj są największym zagrożeniem. Jak są daleko, to nawet jak jakoś wiecie, no nie sprawiają jakichś większych problemów. Kurde, jak ja go trafić nie mogę. No nie, teraz użył. Wiecie czego? Protego. Nie, no traf go w końcu, ładnie. Ej, no ile oni jeszcze będą tutaj biegać? Tak sobie. Nie wiem. Podałoby się ich szybciej pozbyć. Kurde, nie zawsze jednak jest to tak. No, oni się po prostu szybciej przemieszczają. Dobra. Nie mogę. Dobra, teraz dostał dopiero. Ten też. Dobra, no powiedzcie mi, że to już wszyscy. No nie, jeszcze jest jeden. Okej. No co, teraz to już chyba wszyscy. Doskonale! To ich załatwiło! No oczywiście, że nie wszystko. Kurde. Miliony. Tak. Pomoc w drodze, nie masz się o co martwić. Już sobie z nimi radzimy, ładnie. Dawaj dalej. W ogóle jaka fajna muzyka jest, kurde. Muszę przyznać, że jednak Insygnia Śmierci część druga jest lepsza niż Insygnia Śmierci część pierwsza, zdecydowanie. Chociaż to taki nie mój styl gier, ale nie najgorzej. Tyle mogę powiedzieć. Znaczy wiadomo, że pierwsze części najlepsze, w ogóle jak się chodzi po zamku, no ale ciężko tutaj było w takiej części zrobić, kiedy ich nie było w zamku, żeby chodzili sobie po tym zamku. No więc nie, naprawdę, na razie wbrew pozorom nie są takie złe wcale wrażenia, aczkolwiek to otwieranie przez Alohomora niektórych rzeczy trochę czasem śmieszy. Dobra, dawaj sobie. Ładnie. Dawaj dalej.
Ale że dostają w plecy, nawet chyba nie wiedzą, kto ich atakuje. Ej, no tylko że teraz ma Simus trochę problemów z... Nie. Muszę mu pomóc, bo oni zaczęli tutaj naprawdę, no ale pojawiło mi się tylu, że ciężko jest po prostu ich za każdym razem, wiecie, ta... jednak Petrificus Totalus nie zawsze działa skutecznie na nich. Więc trzeba też się mieć pod tym względem na baczności, dobra. No, ile możecie obrywać? Dawaj dalej. Come on. Dobra, już myślę, że ostatni. Że już nie wiadomo, ilu ich się... No już widzę, że biegnie kolejny, ale może on jest ostatnim. No nie jest ostatnim, już kolejny od dołu. W dupę dostał. Czekajcie, nie mogę tam przejść, bo tam była jakaś znajdźka. Dobra, nie. Widać, znajdźki nie można wziąć. Przynajmniej chwilową. Dobra, jak jest ich więcej, to sobie już zaraz z nimi poradzimy. Tak jest. O, ten jakby widział mnie, tak się aż zdawało przez sekundę, jakby do mnie mierzył. Może mi się tylko tak wydawało. Dobra. Spraw go. W końcu, o, ten jaki przyczajony tygrys. No widzę, że ten materiał przedłuży nam się trochę, ponad 30 minut, no ale no, widzicie, że tutaj po prostu akcja cały czas się jakaś dzieje. Dlatego nie można przerywać w takich momentach. Musimy wykonać sobie to zadanie do końca. No dawaj. Jeszcze. Kurczę, sobie wytrzymali. Dają sobie chłopaki rany. Dobra, dawaj, zanim zdążą go podejść, bo już są dość blisko. No, jeszcze jeden. Przynajmniej jeden z tych, co są blisko, okej. Dobra, to ciebie załatwimy, skoro czekasz w takiej pozycji. Nie no, przeżył to, kurde. Nie przeżył, dobrze dostał. Już myślałem, że mój czar był nieskuteczny. Ale jak widać, tak wcale nie było. No dawaj stary, no już prawie. Już prawie uciekłeś stamtąd. Zaraz wysadzimy most i nikt więcej się tędy nie przedrze. Chociaż jak widać, mogą się przedrzeć też pod mostem. Skoro nie byliśmy w stanie tak przejść. Dobra, wszyscy? Dobre zaklęcie, Lewi. Mhm. Okej, czyli to jeszcze nie koniec, o Jezu. Dobra, przeszedł dalej, no ale serio, ile jeszcze będzie takich sekwencji po prostu bronienia? No widzę, no chyba jak było 6 podłożeń bomb, to chyba w każdym z tych miejsc będziemy się teraz... O, pięknie się patrzyłeś. O, oni się skupiają na nas, rzeczywiście, ci niektórzy widzą Nevilla. Dobrze. Ładnie. No tak, oni mnie widzą, oni tutaj chcą jakieś czary na mnie rzucać, no ale jak widać, oni robią to tak... Tak to partaczą, że tak powoli chcą atakować i im to nic nie wychodzi. O, ten się odwrócił, no ale niewiele. Niech się to zda. Dawaj. No, niech dostanie. O, teraz mnie nie widzą. Czyli nie, myślałem, że zawsze ci sami nie tak na mnie się tak dziwnie patrzą. Pięknie tam przywaliły się im Simus. Ładnie. No, dawaj. Neville, jak go zajdą, to będzie twoja wina. Ale ładnie w plecy dostają. Dobra, trzeba załatwić tego, co jest najbliżej. No dawaj, bo już troszeczkę zawalamy sprawę, jest ich zdecydowanie za dużo. I zbyt blisko. No weź mi pomóż. Kurde, ile to może zająć. Okej, przywal w plecy, ładnie. No i co, wszyscy? No tak prawie jakby. No już, łapać się! O, to jest ten ich przywódca, nie pamiętam jak on się nazywał. Jakoś się nazywał, ale jak, to już nie pamiętam. Dobra, weź w Confringo, no to jest myślę, że naprawdę dobry. Żeby z tego sobie trochę poużywać. Dobra, przywal. Ej, niech... O nie, no znowu się bronisz. Ej, no nie chcę, żebyś w tamtego celował. Chcę, żebyś celował w tego, co był bliżej. Nie wiem. Nie zawsze to tak działa, jakby się chciało. Kurde, nie wiem, czy to Neville tak wyje z blue, czy to oni. Spróbujemy podejść nieco bliżej. O kurde, chyba mi przywalili nawet nieco. No, dostałeś bardzo ładnie. Ja się mogę za tymi zasłonami chować, czy tak nie za bardzo chyba? Chyba tak nie za bardzo. Dobra, dawaj, biegnij, przywal. Dobra, jeden leży. Już tak mniej więcej też wiem, jak zmieniać te czary odpowiednio. Tak się, wiecie, troszeczkę przyuczyliśmy jednak do tego. Jezu, ale dostali headshoty. Ej, no ale ten jeden chyba koło mnie się... Aha, spoko. Spoko, przegraliśmy, bo goście koło mnie się zrespili. Dobra, czyli widzę, że nie mogę iść, bo nagle się respią na mnie. Okej. Mogę takie coś zrozumieć, czemu nie? Pojawili się nagle koło mnie. Dobra, no i znowu wszystko od nowa. No szkoda, no ale... Dobra. Już wiem, żeby się nie spieszyć. Żeby nie wiadomo jak szybko tego wszystkiego nie robić. Dobra, dawaj. Tak jest, czar, który wszystkich niszczy. Dobra, dawaj jeszcze raz.
O kurde, odbił. No ładnie potrafią odbijać czasami. Dobra, dawaj z tego. Załatw tych z bliska. Nie, nie tamtego. No przywal z konfirmą, dobrze. Cały czas myślę, jak to się konfringo, dobrze, bo ja źle to wymawiam czasami z pośpiechu. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Not bad, not bad. No, przywal mu. Niech tak nie chojraczy. O kurde. Dobra, na daleko to jednak ten czar armatni się nadaje. Dobra, nie? Drętwoty to ty... Drętwoty to na blisko sobie zachowaj. Dobra. Okej, okay, przywal. Ładnie, ładnie. O nie, żeby na mnie nie trafiło. Dopadnie go? Dopadło, dobra, okej. Okay. Tylko jak mówię, boję się, że oni się znowu tutaj zaraz gdzieś pojawią. No wyjdź, wyjdź tam. Nie wiem, czy on przetrwał, czy nie. Przywal po prostu, mam nadzieję, że dostanie. O kurwa. Muszę częściej protego używać. No, nie, ja się, o, schowałem się za zasłoną. Znowu mi się pomyliły przyciski. Dobra, czy ja muszę jednak podejść bliżej? Tak, znaleziono nowe wyzwanie. A, bo to były te wyzwania do zdobycia, okej. Kurde, chowaj się, chowaj się. No i co? No teraz się pojawiają, dobra. Dobra, uważaj. Teraz nie przegramy tego. Teraz to rozplanujemy. No przywal z tego czaru! No nie, no teraz wszyscy będą się bronić. Wszyscy będą robić cholerne tarcze. Dawaj, dawaj, dawaj. Musisz im przywalić z czegoś. No nie, znowu tym, którzy się bronili. No, kurde. Nie umiem się skupić dobrze na tym czarze, który jest akurat w danej chwili mi potrzebny. Dawaj. Spoko. Zaraz naciskam tab i co się dzieje? Nie wiem, ten tab to nie wiem po co naciskać czasami. Czasami wydaje się to strasznie nieopłacalne. Ja się boję, że zaraz tu się pojawią kolejni. Weź może się wskryj z chwilę. Nie no, nikt się nie pojawia, więc chyba powinienem biec. Czym prędzej, jak się da. Uciekajmy szybciutko z tego mostu. Tak jest. Uciekaj, uciekaj stary. Ej, ja wyszedłem w dobrą stronę. Ej, zaczynam się zastanawiać, czy ja w dobrą stronę tego mostu biegłem. Czy ja po prostu nie miałem się przed nimi poradzić sobie z nimi i uciec jednak w tamtą stronę. No zastanawiam się, ludzie. Bo widzieliście, co się stało, jak teraz przeszliśmy. Teraz, bo ja tego tama nie ogarniam. Nie, tam miałem iść. No tak, ja pobiegłem zupełnie nie w tą stronę. No, geniusz. Genius. Fuck logic, prawda? Dobra, tu miałem biec, a nie do nich. No, kawał drogi, ale to chyba koniec. Tak? Koniec? Nie koniec? Czemu most nie wybuchł? Nie wiem. To nie pytanie do mnie, czemu most nie wybuchł? Nie mam pojęcia. Powinniście mi to wytłumaczyć, przecież Simus chyba podłożył dobre bomby. No zaraz się przekonamy, co tam tak właściwie się wydarzyło. Czy wszystko gra? Czy może coś jednak poszło nie tak? Neville, nie podłożyłem ostatniego ładunku! Bez niego nie wysadzisz mostu! Zostaw to mi! Używaj klawiszy ruchu, aby biec, celuj za pomocą myszy i rzucaj zaklęcia. Okej. Okay. No tak, to jest ten typ. Skavior. Czy to jest ten? Okej. Okay. Dobra, dobra, staram się. Staram się biec, ale nie mogę w tego typa... Nie wiem. Moc się zawalił. Nie wiem, co ja zrobiłem nie tak w takim razie. Dobra, bij go w tym expulso, czymkolwiek. Jak to o to chodzi? Przecież wtedy też biegłem i... Ej, nie ogarniam do końca, wybaczcie. Dobra, nie wiem jak ja mam biec. No staram się go bić i w ogóle. No dobra, no biegam w lewo, w prawo, to w jedną, w drugą stronę. Tylko on mnie dogania, nie wiem. Czy to na tej zasadzie działa? Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie daj, muszę biegać chyba w lewo i w prawo, żeby... Nie no, znowu mnie dogonił. Nie do końca ogarniam to, szczerze. Szczerze, naprawdę. Jak ja mam biec? Wiem, że jest za mną. To biegnę teraz w tę stronę. Dobra, dawaj teraz w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Aha, spoko. Teraz to w ogóle nie nacisnąłem klawisza biegu. Dobra, dobra, dobra. Ej, chwilę, poczekajcie. Muszę ogarnąć, na jakiej zasadzie to działa. Co dobrze, Neville. Biegniemy, no ale to czasem nie wystarcza. Most się zawala. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. No i, ej, bo on mnie zaraz dogoni pewnie. Dobra, przebiegliśmy więcej niż zwykle. No ale on sobie radzi jakoś. No i znowu mnie dopadł. No. Nie ogarniam tego, szczerze trochę tego nie ogarniam. Używam czaru cały czas na niego. No, biegnę przecież chyba dobrze. Ej no, czemu on mnie dogonił od razu? A, dobra, nie. Nie ogarniam tego za bardzo. Tego biegu. Jak staram się, wiesz?
Tak troszeczkę, ale się staram. Dobra, biegnij teraz w lewo. Bądźmy zupełnie po przeciw... No ale on mnie znowu dogania. Czemu ja się zatrzymuję? Czemu ty się zatrzymujesz? Pytanie, no kurwa, ten odcinek już trwa 40 minut, ja go nie zakończę, widzę. Bo się staram. Dobra, może czasem po prostu... Za często strzelam do niego, wiecie? To może być też tak, że po prostu powinienem biec, nie zawsze strzelając. I w ten sposób się uda. Dobra, biegnij na razie. Biegnę, nawet nie strzelam do niego. Ej, no on mnie znowu dogania. Dobra, no przywal mu. No kurde, no było dalej niż zwykle. Dobra, czyli ja po prostu nie mogę cały czas do niego strzelać. No ale jednak czasami trzeba. Dobra. Biegniemy. Muszę to ogarnąć, jeszcze dzisiaj mam nadzieję to ogarnąć, dobrze. Dobra, biegniemy dalej. Kurde, ale strasznie mnie to denerwuje, bo... No i znowu się zatrzymujesz, o co chodzi w tej misji? Serio, nie ogarniam tego. No i znowu się zatrzymał prawie przez sekundę. No, nie wiem, powiedzcie mi, on się sam zatrzymuje czasami. Serio, sam się zatrzymuje, ogarniacie to? Bo ja nie. Bo ja tego po prostu nie ogarniam. Dlaczego on się raz zatrzyma, a raz się nie zatrzyma? No, ja nie wiem, kiedy jest dobrze, a kiedy nie, naprawdę. O, już mnie dogonił, prawie. Prawie że. No i... Nie, ludzie, nie wiem tego, nie rozumiem tego. No, chciałbym to zrozumieć, ale tego nie rozumiem. Wiecie? Kiedy po prostu on nas dogania, a kiedy nas dogonić nie może. Kiedy jego życie się kończy. No zobaczcie, biegnę. Dobra, skręcaj w inną stronę, bo nas dogoni. Dobra, dawaj, no tylko że... No! Już nas... Nie, no... Naprawdę, no ludzie, no chciałbym to zrozumieć. Jak to działa? Ja nie wiem, o co chodzi, moglibyście troszeczkę lepiej to wyjaśnić. No naprawdę, raz biegnę tak, raz nie. Nie wiem w ogóle, czy on dostaje. Przywal mu jakoś mocniej. Ja nie wiem, jak go mogę spowolnić. Dobra, uciekaj. Kurde, w filmie nie było to aż tak skomplikowane, ta jego ucieczka. No. Ach, dobra ludzie, chyba ostatni raz biegnę, bo jak się nie uda, to sobie po prostu zrobię przerwę, aż żeby trochę odpocząć, bo jednak dzisiejszy materiał strasznie się przedłużył. Mówię, nie wiem do końca, jak ta ucieczka ma wyglądać. Raz jest bliżej, raz jest dalej, no właśnie. Naprawdę, trochę mnie to denerwuje już ta misja. Dawaj, Neville. Nie, jak oni nie przestaną się trzeć Neville i Neville, to się wkurza. Dobra, biegnij w tem. Dobra, radzimy sobie jakoś. Może byś sobie radził tak dalej, to będzie mi miło. Dobra, biegnę trochę tak jakby nie blisko niego, tylko że znowu mnie doganiam. No nie, palić to, dobra, w dupie to mam ludzie, słuchajcie, na dzisiaj kończymy materiał. Jak mówię, ja już się z wami żegnam przy okazji biegnąc, bo gra nas tutaj jakby nie stopuje. Mam nadzieję, słuchajcie, dobra, nie, koniec. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak tak, to kurczę, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, możecie napisać, co zrobić, żeby to przejść łatwiej. No ale widzimy się na pewno wkrótce, na pewno mi się to uda przejść. Nie wiem na razie, o co schodzi, dlaczego on nas łapie. No ale jak mówię, dowiemy się tego pewnie w kolejnym materiale, na pewno mi się uda. Więc do zobaczenia, do kolejnego materiału. Cześć i czołem, więc i na razie.